3 dni, dokładnie tyle miałem na przetestowanie motocykla po odebraniu go z Karlik Motocykle w Poznaniu. Chłopaki zrobili epicką robotę, wymieniając mi na szybko mocno już zajechany silnik. Wrzuciliśmy też kolektor dekad w ramach zwiększenia prześwitu i walki z wagą. Transalp wreszcie zaczął oddychać i ryczeć jak wściekły zwierz. Tym razem zdecydowałem się też na opony TKC80 Continentala. Przede mną 3 tygodnie w trasie i około 7000 km. Na początek szybkie 800 km z Poznania do Monachium na spotkanie w europejskiej siedzibie GoPro. Z Monachium 750 km przez Austrię i Słowenię do Zadaru w Chorwacji. Tam dołączy do mnie Tomek, pilot drona, i razem pojedziemy do Knina, 100 km na północ, skąd rusza rajd Dynari Greli, na którym będziemy pracować jako oficjalna ekipa filmowa. Tydzień później będę miał 24 godziny na przejechanie 1400 km do Le Puy-en-Velay na 6-dniówkę enduro. Biorę ze sobą absolutne minimum. Najwięcej miejsca w moim bagażu jak zawsze zajmuje sprzęt filmowy. Ciuchy na zmianę i stabilizator kamery lądują w torbie Enduristan Tornado w rozmiarze M. Do tego przypinam Desert Foxa i mały duffel bag na to, co nie zmieściło się w głównej torbie. Sprzęt do roboty trzymam w plecaku Bumblebee od Point 65. Mieści 2 wkłady fotograficzne i 14-calowego laptopa. W pierwszym wkładzie trzymam aparat Sony A7S Mark II z filmową Tokiną 11-16. To mój sprzęt do BTS-ów i ujęć z gimbala. Drugi większy wkład mieści główną kamerę ze sprzętem i 2 obiektywy. Materiał będę realizował na starej, dobrej FS5. Do Tokiny dołącza Samyang 135 ze światłem 2.0 i vintage'owy Zeiss Planar 50mm 1.4 na speedboosterze. Plecak mam skonfigurowany z 3 dodatkowymi kieszeniami. W lewej mam kamerę GoPro, ładowarki i baterię do głównej kamery. W prawej dyski, czytniki i kable. Wszystko w wodoodpornych pokrowcach. Na dole covery na wypadek deszczu i dokumenty. Bagaż do motocykla montuję rok z trapsami. Ktokolwiek wpadł na ten koncept, powinien dostać Nobla. To jest mega wygodne i szybkie rozwiązanie. Trasa do Monachium jest potwornie nudna. Kilka razy robiłem ją jadąc na rajdy w Grecji i Albanii. Płasko i niekończące się autostrady, na których czas i dystans odmierzasz każdą wypitą kawą i kolejnym tankowaniem. Have a nice day. Yeah, you too. All right. Cheers, buddy. Safe ride. Take care. Yeah. Take care. See ya. Bye.
Ta część dojazdówki jest zdecydowanie ciekawsza. Alpejskie powietrze i coraz bardziej epickie widoki dodają motywacji. Takie kilometry smakują o wiele lepiej i łyka się je szybciej. Gdzieś jeszcze w Słowenii dogania mnie ekipa lokalnych wojowników SOS. Składali się w zakręty aż miło. Podświadomie ciało zaczyna naśladować to, co robią i muszę się kilka razy hamować, żeby nie zaliczyć jakiegoś smutnego szlifa. Chorwacja wita mnie solidną, złotą godziną. Pogoda była rewelacyjna przez te całe 1600 km. Może trochę za bardzo piekło w garnek. Do Zadaru wjeżdżam późnym wieczorem. W ten sposób dotarliśmy do Knina, do miejscowości, z której za dwa dni rusza rajd Dynaryk Rally. Przed nami jutro odbiory administracyjne, pojutrze rusza prolog. No jak na razie pięknie jest. Teraz idziemy do kampu, przywitać się ze wszystkimi. No i powoli zaczynamy. Super zameczek, który pewnie na GoPro może nie wychodzi, ale jak później polecę dronem, to go będzie widać. Tomek do Chorwacji przyleciał samolotem, organizator rajdu Perica na czas roboty daje mu swojego KTM-a 690. Dzień dobry. To jest jakaś zniżka na Dynaryk? I co po drugiej stronie to jest number 2. Number 1 and number 2. Udaje nam się dogonić dużą grupę zawodników i razem robimy ostatnie kilometry dojazdówki do startu. Pogoda jest świetna, jest jeszcze w miarę wcześnie, górskie powietrze jest przyjemnie chłodne, a słońce dopiero wyszło nad linię gór. Po zjeździe z asfaltu chwilę błądzimy całą grupą. W miarę szybko się ogarniamy i robimy podjazd pod start. Tomuś pakuje zabawki. Jesteśmy na prologu, za nami jest start. Spróbujemy ich jeszcze złapać przy mecie. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. Ale spróbujemy. Jest jakiś objazd, musimy tylko przecięć trasę w jakichś chyba 5 km. No, chyba damy radę. Pomyślałem, że z jasną samą trasą może być trudny, więc poszukałem sobie objazdu, który okazał się oczywiście trudniejszy. Błąd, który popełnię na tym rajdzie jeszcze raz i będzie mnie to sporo kosztować. Jak się naprawia Transalpa. Najlepiej jak hamulce są podstawą bezpieczeństwa, dlatego na takie
drobniutkie trudytki, powinno dać radę. Nie, majster? Bezpieczeństwo jest passé. Dobra, jedziemy na trasę. Dojeżdżamy na metę prologu. Nigdzie nie widzę Adama, któremu rano dałem GoPro. Martwić zaczynam się, kiedy jeden z zawodników wspomniał o białej Husqvarnie 701, której rider mocno przydzwonił gdzieś na trasie. W kampie potwierdzają się nasze obawy. Adam jest w szpitalu. Okazuje się, że chłop na prologu nie brał jeńców i szedł ogniem. Do czasu. Na szczęście okazuje się, że Adaś jest twardym zawodnikiem i wychodzi z tego bez poważniejszych konsekwencji. Zaczął się od pięknego miejsca z wiatrakami, z turbinami powietrznymi. Słońce jeszcze było w miarę nisko, więc fajne cienie, super to wyglądało. No i zawodnicy tam szli pełnym ogniem. No a tutaj zajebiście, trochę się namęczyliśmy, żeby tutaj dojechać. Ale naprawdę było to tego warte, bo miejscówka jest przepiękna. Jedni z ostatnich zawodników, zaraz będziemy musieli się wpasować w trasę. Mamy jeszcze jakieś 10 km do trzeciego spotu. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze na kogoś wyłapiemy. Hamulce z przodu. To jest podjazd, którego nie powinniśmy byli robić. W tym momencie mieliśmy ujęcia z trzech miejsc. Robiłem już dzienne relacje, mając tylko materiał z jednego spotu. To absolutnie głupia ambicja popchnęła nas na tę górę. Oczywiście stwierdziłem, że nie chcę wracać tą samą drogą i do asfaltu mamy tylko 10 km jadąc dalej trasą. No był to błąd. Przez kolejne kilka godzin zjeżdżaliśmy czymś, co dla mnie i Transalpa ze stałym ABS-em było absolutnym koszmarem. Mniej lub bardziej stromo i wszystko na luźnych kamieniach. Thank you.
No nie był to ostatni zjazd. Podjadę do Bartka. Przyjąłem glebę kilka kilometrów dalej. Przy próbie podniesienia motocykla prawa noga poślizgnęła mi się na kamieniach i zerwałem więzadło krzyżowe. Tomek musiał się po mnie cofnąć. W kilka minut kolano tak mi spuchło, że nie mogłem operować hamulcem tylnym. Dobra, trzymaj go, ja tylko zarzucę na razie. Dobra, pójdź. Nie ruszaj teraz. Tutaj, dobrze, spokojnie, teraz masz kawałeczek, na spokojnie. Trzeba było dojechać aż tutaj tym kołem. A tyłem byłoby lepiej, jakbyś hamował, kurwa. Nie jestem w stanie. Okej. To spokojnie teraz, tutaj będą... Dojazd do kampu w takim tempie zajął nam kilka długich godzin. Zaczynamy bez mojego prawego kolana. Jola! I kolejna przepiękna miejscówka na śniadanko. Patrzcie. Słoneczko wyszło. Używam platformę startową. Lepszej nie może mieć. Suffering, oh, hope is gone.
It's getting better and better, I see. No, it's a wonderful car, sorry. It's 4x4 actually, I don't know if you realize that. Bloody hell, amazing. W dobrym tempie zasuwamy z Tomkiem na granicę. Już na asfalcie doganiamy kilku zawodników i razem pędzimy na przejście graniczne. Kiedy odbierałem paszport, coś mnie ugryzło w kark. Ból był taki, że ciemno mi się zrobiło przed oczami i prawie się wyglebiłem. Jak dojechałem do Knina, czułem się mega dziwnie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to początek szoku anafilaktycznego. Udało się. Ostatni dzień na Dinaric Rally. Przygód było mnóstwo. Najpierw moje kolano, czyli drugi dzień. Dosyć stromy zjazd na luźnych kamieniach. Wczoraj na granicy chorwacko-bośniackiej jakiś gnój mnie użarł w kark, no i miałem szok anafilaktyczny. Dzisiaj ostatni dzień, kończymy wieczorem, impreza, rozdanie nagród. No i zaczyna się kolejna część The Longest Commute i to w sumie chyba ta część, której najbardziej się obawiam. Czyli 24 godziny na to, żeby stąd z Knina w Chorwacji przetransportować się do Le Puy we Francji. Jest jakieś 1400 km. Mój rekord na motocyklu to jakieś 900 w ciągu dnia, także będzie to wyzwanie. Ale co tam? The Longest Commute to zobowiązuje. No. Ale sobie spocik znalazłeś. Atmosfera ostatniego dnia była absolutnie epicka, prawdziwie motocyklowa rodzina. Ja niestety musiałem się urwać wcześniej. Miałem jeszcze ostatnią dzienną relację do zmontowania i pobudka o 4 rano. Przed 5 jechałem już w kierunku Francji. Zostało mi 1000 km i niecałe 10 godzin. Jeszcze 5 godzin. Dobra, zostało 3 godziny, 300 km. Mały przeskok, bo to jest przedostatni dzień sześciodniówki enduro. Zapomniałem, na jakim evencie jestem. Potwornie intensywny jest to event do filmowania. Trochę już o tym zapomniałem. Logistycznie ciężko, jest to wszystko ze sobą pożenić, jest mało czasu. Wstaję o 6 rano, napierniczam do 6-7. Bolą mnie nogi, wszystko mnie boli już na chwilę. Jeszcze 1600 km do wody. Longest commute tym razem pyknął porządnie. Z
Zdecydowanym highlightem sześciodniówki był cały dzień zdjęciowy spędzony z dakarowym motocyklistą Adrianem Van Beverenem z fabrycznego teamu Hondy. Na tym evencie spotkałem też przyjaciół, których nie widziałem zdecydowanie za długo. Long time. No i imprezy z teamem Sherpa zapamiętam na długo. Two laps, stop here. It's on? It's on. Two laps, stop here and you can prepare yourself for this. Sześciodniówka Enduro się zakończyła. Przede mną 1600 km do domu. To było The Longest Commute 3. Bartek ma dużo talentów, ale śpiewanie nie jest jego mocną stroną.